Niedzielny, pierwszy miejski wyścig rowerowy Gostynin Bike Tour, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie, odbył się na terenie Zalewu Piechota. To jak ci się było uruchomi? I mamy już prowadzącego stawkę, albo prowadzącą. I mamy pierwszą. W kategorii Open wśród kobiet bezkonkurencyjna była Katarzyna Pakulska z Gostynina. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Krzeszewska z Płocka, a trzecie Katarzyna Maślana z Gostynina. Miejsce piąte, Beata Kujawa. Miejsce czwarte, pani Anna Rucińska. Miejsce trzecie, pani Katarzyna Maślana. Miejsce drugie, Katarzyna Krzeszewska. I miejsce pierwsze, Katarzyna Zakówska. Kolejny start, kolejne zwycięstwo. Czy łatwo było dzisiaj? Nie, dzisiaj wcale nie było tak łatwo, ponieważ wczoraj się ścigałam w Toruniu i miałam małe problemy z kolanem, dlatego nie było łatwo się ścigać. Prawie, że płuca wyplułam, ale było fajnie. To był występ taki rekreacyjny? Początkowo chciałam przejechać treningowo, ale stwierdziłam, że trzeba się pokazać na swoim terenie z jak najlepszej strony, dlatego postanowiłam, że pojadę tak mocno, ile będę miała sił. Miałaś jako konkurencję lokalne kolarki. Czy one były trudniejsze do pokonania niż zawodowe? No oczywiście, że nie były trudniejsze, bo na wyścigach ścigam się z zawodniczkami z całej Polski, które naprawdę mają bardzo dobre wyniki. Ale cieszę się, że dziewczyny przyjechały i postanowiły startować, bo trzeba w ten sposób pokazać, że kobiety to nie jest słaba płeć i że również mogą się ścigać. Co sądzisz o mężczyznach, którzy jechali za tobą i akurat ich przegoniłaś? Co mogę mówić? No, ja się bardzo cieszę, że w ogóle przyjechali, bo trzeba promować kolarstwo. Tym bardziej, że to jest przepiękny sport. Cieszę się, że okazałam się silniejsza i tyle. Wśród mężczyzn zwyciężył Tomasz Molenda z Włocławka, na drugim miejscu uplasował się Sławomir Lasota z Gostynina, a na trzecim Damian Rędzikowski, również z Gostynina. Bike Tour 2011 na dystansie 16 km. Kategoria Open. W wyścigu wziął również udział kandydat na posła Piotr Pesta. Politykowi wystarczyło zadowolenie z dotarcia do mety. Pomysłodawca imprezy, radny miejski Paweł Kalinowski, już teraz zaprasza wszystkich chętnych do udziału w przyszłorocznym wyścigu.